Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Tak jest napisane, Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imię będzie głoszone nawrócenie na odpuszczenie grzechu wszystkim narodom, rozpoczynając od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca. Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka. Potem poprowadził ich za miasto w kierunku Betanii. Podniósł ręce i błogosławił ich, a podczas błogosławieństwa oddalił się od nich i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu hołd i z wielką radością wrócili do Jeruzalem. Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga. Z reguły tak jest w naszym życiu, że gdy żegnamy się z kimś bliskim, tak pojawia się smutek, boleść, łzy. Można powiedzieć, że im bardziej kogoś znamy, jesteśmy z kimś w takich bliskich, serdecznych relacjach, tak rozstanie z tym człowiekiem jest dla nas trudniejsze, bardziej bolesne. W dzisiejszej Ewangelii też jest mowa o rozstaniu, pożegnaniu. Jezus udziela uczniom ostatnie wskazówki, a następnie wyprowadza ich za miasto w kierunku Betanii, gdzie ich błogosławi, a następnie wstępuje do nieba. Uczniowie jednak nie są smutni, ale wręcz przeciwnie, po rozstaniu z mistrzem wracają do Jerozolimy, jak dziś mówi święty Łukasz, pełni radości. Przebywają w świątyni i wielbią Boga. A my możemy się zapytać, skąd ta radość na ich twarzach i w ich sercu? Przecież tak niedawno pamiętamy podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus mówił im o odejściu, byli smutni, zdruzgotani, zawiedzeni. Z pewnością przyczyn jest wiele. Jedną z nich może być i ta, że Jezus w pewnym momencie otworzył uczniom myśl, rozjaśnił ich umysł, to znaczy poznali zamysł Boga, poznali to, co do tej pory było dla nich tajemnicą, abstrakcją. Zrozumieli sens Bożego myślenia, poznali prawdę dotyczącą posłannictwa Jezusa. Teraz już wiedzą, że dzięki Duchowi Świętemu, i gdyż Jezus wstępuje do nieba, dalej pozostanie z nimi. Będzie ich umacniał na każdym kroku ich misji, może jeszcze bardziej i lepiej niż dotychczas. I my dziś jesteśmy zaproszeni przez Pana, abyśmy otworzyli się na Jego Słowo, w którym Duch Święty da nam poznać całą prawdę o Jezusie, o nas samych. Przeżywajmy swoje życie w świadomości, że Jezus jest zawsze z nami. Bądźmy cierpliwi i wytrwali w czekaniu. I nam pewnego dnia Pan Jezus ukaże to, czego dziś może nie rozumiemy, co jest dla nas zawiłe, trudne. Warto prosić i czekać, aby i nasz smutek pewnego dnia przemienił się w radość.